Zdecydowałam się być ambasadorką, ponieważ jest to pierwsza liga, jedyna zawiązana w tym kraju kobieca, bo nie ma za dużo. Kiedyś Manuela Gretkowska próbowała zrobić taką ligę kobiet zawiązać. To się nie udało i to nie ma możliwości, żeby się udało. Dlaczego? Dlatego, że my kobiety wobec siebie jesteśmy nielojalne. Ale wszyscy robią tak, jakby to była ciekawostka. Dlatego, że dlaczego jest takie zdziwienie? Jaka hipokryzja w tym narodzie. I pani zobaczy, jak to się dzieje, kiedy kobieta opowiada, że zostawił ją facet. To wtedy wszystkie siły sprzyjają spotkaniom, ale jak tylko wyjdzie z takiego spotkania dana kobieta, to wszystkie mówią, no wiesz, ale jednak, no ona była troszeczkę za gruba, no ale jednak ona była troszeczkę za chuda, no ale jednak ona była trochę za pyskata, za ładna, za brzydka, za dobra. Zawsze jest ale. Jak facet jest zostawiony szuka się winnych. Jak facet jest zostawiony przez kobietę, wszystkie siły mu sprzyjają, a na tych złotych rogach obchodzi z tymi złotymi rogami i jest po prostu zachwycony sobą. Żaden kolega po wyjściu nie powie, ale on był taki, nie ma żadnego ale. Wszyscy mu współczują i jest 1000 kobiet gotowych zastąpić daną kobietę w jego życiu. Ja myślę, że to jest taki moment. Dlaczego? No bo to jest takie malutkie stowarzyszonko kobiet, które może powiedzieć: dziewczyny, bądźmy dla siebie dobre, nie tylko na wiosnę.